Jest mi bardzo miło powitać księdza Zbigniewa Karwowskiego, proboszcza parafii Błogosławionego Honorata. Oraz dyrektora artystycznego festiwalu, pana Mateusza Żałskiego, znakomitego artystę, muzyka, koncertującego organistę, doktora sztuk muzycznych. Witam serdecznie. Pozwolę Państwu, że przypomnę, że organizatorami festiwalu są Miasto Biała Podlaska, Bielskie Centrum Kultury imienia Bogusława Kaczyńskiego, parafia Błogosławionego Honorata i Kościół Świętego Antoniego z pomocy braci mniejszych kapucynów w Białej Podlaski. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że ten festiwal gramowy i kameralny na stałe zagościło w świątyniach w Białej Podlaski. W tym roku planujemy 3 koncerty. 2 z nich odbędą się właśnie w tej pięknej świątyni w wezwaniu Błogosławionego Honorata Kosiewickiego. I ostatni ten koncert odbędzie się w Kościele Świętego Antoniego. Drodzy, chciałbym podziękować bardzo serdecznie organizatorom festiwalu i artystom za to, że możemy rozgłosić tutaj naszej świątyni w tym budynku i możemy skorzystać właśnie z tego pięknego repertuaru, żeby napawać piękną muzyki. Cieszę się, że mamy taką możliwość. Dzisiaj możliwości jest tak bardzo mało. Ten czas, który przeżywaliśmy, czas pandemii, to bardzo ograniczał też te możliwości wielu osobom. Z tym bardziej wyrażam taką radość z tego, że mamy taką możliwość. Cieszę się, że witam też wszystkich, którzy przyszli, aby skorzystać, aby wysłuchać utworów. Cieszę się, że mamy taką możliwość, że możemy razem wspólnie dobawać się piękne muzyki.
Thank you.